Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ go miały za proroka. Trochę wiedzy oddala od Boga, a dużo wiedzy przyprowadza do niego z powrotem, mawiał Ludwik Pasteur. Wynika to chyba z tego, że człowiek, który naprawdę dużo wie, zdaje sobie sprawę, że jest jeszcze więcej rzeczy, których nie wie. I każda odpowiedź, którą znajduje, prowokuje w nim coraz to nowe pytania. Dlatego też nie ma problemu z uznaniem Boga, w którego umyśle mieszczą się wszystkie odpowiedzi. Człowiek, który wie mało, nie zadaje sobie zbyt wielu pytań, bo jest przekonany o tym, że wie wszystko. A jeżeli wie wszystko, to jest na najlepszej drodze do tego, żeby stać się Bogiem dla samego siebie, a w konsekwencji zawłaszczyć ten świat, który przecież jego własnością nie jest. Dzisiejszy obraz winnicy pokazuje, że wystarczyło, iż właściciel tejże oddalił się nieco, a już najemcy byli gotowi uznać za swoją własność to, czego nie obmyślali, nad czym się nie trudzili, czego nie budowali. Ale Pan nie zapomniał, Pan wrócił i zaczął się upominać o swoją część należnych mu zysków, a tego było już najemcom zbyt wiele. Zaczęli się więc posuwać do najohydniejszych zbrodni po to, żeby pokazać właścicielowi winnicy to, że oni są ponad nim. Chcieli mieć przewagę nad tym, który ich wszystkich zatrudnił. Nad tym, który im te winnice powierzył, nad tym, który się nawet usunął po to, żeby nie czuli się ciągle obserwowani, żeby mieli jakąś przestrzeń swojej wolności. Ale ta historia ma swój dalszy ciąg. Po zabiciu syna właściciela rozpoczęła się parcelacja winnicy. Kto będzie miał więcej, kto będzie miał mniej. Kto będzie panował, a kto będzie podlegał, no tego można się było spodziewać. W związku z tym, że mądre prawa, które w te winnice wszczepił Pan, poszły w zapomnienie, zaczęto tworzyć nowe, coraz to głupsze, ale poparte argumentem siły. Oczywiście pokolenia przychodziły i odchodziły, ludzie się bogacili, a inni popadali w skrajną nędzę, co stawało się źródłem wojenek, niesnasek, zazdrości, zawiści. Ludzie walczyli ze sobą o skrawek tej winnicy, która nigdy nie była ich własnością. A kiedy umierali, w ich oczach pojawiało się to bezbrzeżne zdumienie, że uwierzyli temu pierwotnemu fałszerstwu, że to nasze i nie ma żadnego innego właściciela. Bezbrzeżne zdumienie, ponieważ ten właściciel wyszedł im na spotkanie. Czy Bóg nie pragnie tego, żebyśmy uznali Jego pierwotny plan wobec tego świata i naszej na nim obecności? Czy Bóg nie pragnie tego, żebyśmy uznali swoją rolę stworzenia, poczuli się w niej dobrze, żebyśmy nie udawali Boga,
Nie próbowali wchodzić w jego rolę, co jest dla nas absolutnie nieosiągalne skądinąd. Czy Bóg nie pragnie, żebyśmy nieustannie przypominali sobie o tym, że właściciel tej winnicy, właściciel tego świata istnieje, że ona do Niego należy, wcale nie do nas. Drodzy, im bardziej się miotamy, im częściej wprowadzamy w ten świat jakieś swoje prawa, nie wierząc, że te Boże prawa są najsprawiedliwsze z tych, które mogły się kiedykolwiek tutaj pojawić, tym bardziej budujemy jakiś alternatywny świat, który Bóg zdmuchnie jednym oddechem, wypowiadając słowo wróć. Śmierć będzie weryfikatorem naszego dotychczas przeżytego na ziemi życia. Jezus, który powie, Królestwo Boże pośród was jest. Królestwo Boże jest tu, w tym pięknym, cudownym, dobrym świecie, który mój Ojciec powierzył waszej pieczy. Co zrobiliście z tym darem? Co zrobiliście z tym światem? Co zrobiliście sami ze sobą? Co zrobiliście z aktem własności Boga wobec tego świata? A w mikroskali? Uciesz się dzisiaj tym, co masz. I chociaż przez chwilę nie chciej mieć więcej. Zakończ być może jakiś spór, który trwa od lat. Zakończ być może jakąś walkę o skrawek tego świata. Być może o parę banknotów albo o coś, co szumnie nazywasz honorem. Zdaj sobie sprawę, że wszystko, co masz, należy do Boga i zależy od Boga. Aha, jeszcze jedno. Idź na spacer na cmentarz, bo tam leży mnóstwo bogów. Tych, którzy nie zdążyli ze swojego bóstwa zrezygnować. A ty masz jeszcze czas. Dlatego na ten właśnie czas niech ci błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.